Jak przed każdym sezonem powiem, że tego wolnego było za mało, ale myślę, że każdy z nas już był myślami jakiś czas temu przy tym pierwszym treningu, przy tym, co mamy zrobić w tym sezonie, także myślę, że cieszymy się, że już wróciliśmy, ja również. Tak, jest wszystko w miarę opanowane, pod kontrolą. Był czas dosyć długi na to, żeby zająć się tą moją dolegliwością. Oczywiście w sezonie gdzieś tam były próby delikatnej rehabilitacji, aczkolwiek nie było na to czasu. Jedyne gdzieś tam do jakiejś takiej delikatnej formy używalności człowiek doszedł, ale przy obciążeniach końcówki sezonu niestety ten bark nie należał do pierwszej jakości. Między sezonami było dosyć długo, dużo czasu i wykonałem tą rehabilitację należycie. Teraz tylko trzeba poczekać na efekty. Ja bym tak nie określał rywala, raczej jako osobę, która będzie częścią drużyny. Sezon jest długi, jak każdy zawsze niesie za sobą wiele wyzwań, wiele celów, które mamy osiągnąć, więc myślę, że każdy w drużynie jest bardzo ważną jednostką, która tworzy wielką całość i razem stworzymy parę, która będzie decydowała też, mam nadzieję, o jakości tej drużyny, bo pamiętajmy, no spotykamy się teraz przed sezonem w okrojonym składzie, ale jak już wrócimy wszyscy, to na pewno ta jakość będzie zupełnie inna niż z tych pierwszych dni treningowych nowego sezonu. Powiem szczerze, że ciekawy kolor. Na pewno do hali będziemy musieli się przyzwyczaić. Nawierzchnia wiadomą sprawą była, że będzie wymieniana, aczkolwiek szatnia nie. Jest całkiem przyjemne nasze lokum i myślę, że każdy z nas będzie miło i chętnie przychodził do tej szatni i przebierał się przed każdym ciężkim treningiem. Ja bym powiedział, że my udowadniać nic nie musimy, raczej chcemy i to jest ta różnica, bo jak będziemy podchodzić do tego, że musimy coś zrobić, to raczej jest zawsze odwrotny skutek, a myślę, że każdy chce tutaj wygrywać każdy mecz, każde spotkanie, a cele pozostają niezmienne od czasu, kiedy tu jestem, więc nic nowego na nasze barki nie spadnie, a przede wszystkim trzeba będzie mieć ogromną, wielką chęć i motywację do każdego spotkania.